należy do przeciwników pana generała. Współczuję mu jako człowiekowi, bo teraz wiadomo, jest z tego co słyszałem, jest chory, ale po prostu nie zgadzam się z całą jego działalnością. Uważam go za zdrajcę Polski, ponieważ służył obcemu narodowi. Groziła nam interwencja nie tylko Sowietów, groziła nam interwencja od zachodu DDR-owców, od południa Czechów, a od wschodu obawiałem się, że nie wejdą Rosjanie, tylko wejdą Kałmucy, Tadżycy i różni inni Azjaci, którzy nas nie rozróżniają od Rosjan. Jeżeli by do nas strzelali, to by byli przekonani, że strzelają do Rosjan, a robiliby to z pełną przyjemnością. Jeżeli by mi ktoś kazał zabić mojego brata, to bym powiedział, zabij swojego brata, bo jeżeli go nie zabijesz, to ja go zabiję. No ja nie rozumiem po prostu tej logiki. Ruch Solidarności miał 10 milionów ludzi. Jeżeli ruch 10 milionów dał się stłumić przy pomocy 9 zabitych górników, to znaczy, że wszyscy mieli już dosyć tego, co się działo. Tak uważam. I dlatego przychodzę czcić Jaruzelskiego jako tego, który nam uratował życie. Jakiego wyroku sądu w stosunku do generała pan oczekuje? No, ja przede wszystkim... Jego trzeba przede wszystkim osądzić moralnie, bo on najprawdopodobniej uniknie sądowego orzeczenia. To nie chodzi o to, żeby człowieka skazać, żeby go wsadzić za kratki. To jest po prostu przez sąd polski symboliczne ukaranie. Oczywiście, że sprawiedliwości powinno stać się zadość. To, że są starszymi, schorowanymi ludźmi, nie jest żadnym argumentem, biorąc pod uwagę ilość osób, które zginęły. To jest kompromitacja i chodzę na procesy generała Jaruzelskiego, żeby byli ci, żeby on widział, że są ci, którzy go popierają i szanują. Kilka dni temu generał w radiu po raz kolejny przepraszał za stan wojenny. Proszę powiedzieć, jak pan odniesie się do jego słów? Żenada. Te przeprosiny świadczą o tym, że ten człowiek jest dobrym patriotą i że te straty, które były, nie cieszyły go. Ale gdyby znalazł się w tej samej sytuacji powtórnie, to samo by zrobił. No, to już jest paranoja. Gdyby Stalina, powiedzmy, przed sądem postawić i on by mówił w ten sposób. Jeżeli chodzi o Katyń, nie było innego wyjścia, trzeba było to zrobić. Ja bardzo przepraszam Polaków, ale gdybym znów w takiej sytuacji się znalazł, no to jeszcze raz bym to zrobił. Dokładnie to jest właśnie ta filozofia pana Jaruzelskiego, bo on powinien być po prostu zdegradowany.